Święto plonów w Błaszkach zgromadziło prawdziwe tłumy. Co przyciągnęło tak wiele osób? No z pewnością atrakcje, których w to niedzielne popołudnie i ten wieczór nie brakowało. Gry i zabawy dla dzieci, mnóstwo przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich, występy na scenie i dużo barwnego folkloru. Dożynki rozpoczęły się mszą świętą w intencji rolników. Po jej zakończeniu uroczysty korowód z tradycyjnym wieńcem dożynkowym przemaszerował ulicami miasta na stadion. Był to efektowny przemarsz i przejazd, bo pojawiły się też ciągniki i kilkadziesiąt motocykli, które z daleka dawały znać o tym, że świętowanie czas zacząć. Ceremonia rozpoczęła się od wniesienia bochna chleba przez starostów dożynek i przekazania go na ręce gospodarza gminy Piotra Świderskiego. Dziękuję za ten wspaniały i dorodny pochleb chleba. Chleba wypieczonego z tegorocznych plonów. Oświadczam, że będę dzielił go równo i sprawiedliwie. 14 stowarzyszeń uczestniczy w tej naszej zabawie wspólnej. Każda delegacja przygotowała bardzo dobre jedzenie, sprawdzone to już od wielu lat. Ja się cieszę, że przybywa tych kół, bo zaczynaliśmy od kilku, dzisiaj już mamy 14 uczestników. Do tego dochodzą jeszcze te inne atrakcje, które zawsze staramy się tutaj ściągnąć. No a przede wszystkim gwiazdy. No Daria dzisiaj i Piasek to są gwiazdy dużego formatu i mam nadzieję, że wypełnimy te oczekiwania mieszkańców po tej trzyletniej pandemii, bo niestety ostatnie nasze dożynki to był 2019, wtedy kiedy jeszcze można było, a już później nie. No radujemy się, no nawet jak są troski, to muszą być te dni, kiedy trzeba o nich zapomnieć i chociaż raz się pocieszyć. A nie był to rok łatwy, przyznają rolnicy. Można powiedzieć, że ciężki. Był ciężki przez suszę i nie wiadomo dalej co z nawozami też. Czekamy co to dalej będzie, czy będzie komu pracować w tej gospodarce, czy będzie za co kupić nawozy, cały czas drożeją, nie ma ich. No nie wiem jak to dalej będzie w tym rolnictwie. Czekamy, my jesteśmy pod znakiem zapytania, czy dalej ta gospodarka będzie się rozwijała, czy po prostu stanie w miejscu. Czy będzie jakakolwiek opłacalność? Czasy dla rolnika nie są łatwe, inaczej odbierają na pewno to ludzie w mieście kupując asortyment, natomiast ten wyprodukowany produkt przez rolnika przechodzi przez wiele rąk i finalnie on może wygląda drogo, natomiast dla samego rolnika niekoniecznie musi być to opłacalne. Stąd ja jestem pewien obaw, co się wydarzy w przyszłym roku, bo jeszcze w tym roku mieli rolnicy zapasy nawozów, środków ochrony roślin, a przyszły rok może pokazać, że już tych środków nie ma, nie będzie zapasów i wtedy naprawdę może być problem. Symbolika dożynkowego chleba staje się tym bardziej wyrazista jako znak ciężkiej pracy ludzkich rąk. Również słowa życzenia przekazywane tego dnia z ust do ust, niech chleba nikomu w naszej gminie nie zabraknie. Chleb w naszej wierze, w naszej kulturze jest taką istotą szczególną, jest takim symbolem pracowitości rolnika, gospodarności. Chleb zawsze cieszył się poszanowaniem. To przecież w wielu jeszcze polskich domach, zanim bochenek chleba zostanie rozkrojony, to czynimy znak krzyża. Przynajmniej w mojej rodzinie to się czyni i ja to też czynię. I ja pamiętam, jak nieraz, bo nieraz się zdarza, że kromka chleba wypadnie z ręki, upadnie na podłogę, na ziemię, to wtedy z takim wstydem, przepraszając ten chleb, że upuściliśmy, całujemy go. To są ważne symbole. No chleb zawsze był ważny, chleb zawsze leżał w naszych domach na stole, który był przykryty śnieżno-białym obrusem i zawsze był w największym poszanowaniu. I myślę, że dzisiaj ten chleb, który został przekazywany i był przekazany panu burmistrzowi,
z takim symbolicznym przesłaniem: dziel tak mądrze, żeby nikomu tego chleba nie zabrakło. To jest takie podwójne znaczenie, ja to tak przynajmniej odbieram, czyli sposób dosłowny, żeby tego chleba nie zabrakło i żeby robił takie inwestycje, które będą sprawiedliwie dzielone na każde sołectwo i na miasto, tak żeby każdy coś z tego chleba inwestycyjnego też miał. Mieszkańcy częstowali się dożynkowym chlebem, ale nie tylko. Z pewnością wzrok i podniebienie cieszyły przysmaki, od których uginały się stoły. Panie z kół gospodyń wiejskich prezentowały efekty swoich umiejętności kulinarnych. Panie i panowie, dodajmy, którzy służyli swoim wsparciem i towarzyszyli gospodyniom podczas święta. Postanowiliśmy dołączyć się do taki woman power, czy jak to tam, nie potrafię przytoczyć tego stwierdzenia. Ja tylko powiem, że u nas jest 140 kobiet i 4 mężczyzn w kole gospodyń. To nie jest tak, że my żeśmy się tutaj ubrali, stoimy za godzinę i tak dalej. My naprawdę się udzielamy. Ja, kolega Łukasz, kolega Adrian i kolega Grzegorz jeździ tam w czeluściach tego namiotu. Także wszystko to jest prawdziwe, to nie jest nic na udawane, tak? Pomagamy naszym żonom, koleżankom, przyjaciółkom. No tak, no bo rola kobiet tutaj jest zrozumiała, ale rola panów? No właśnie, jak pomagają panowie? We wszystkim nam pomagają, nawet w pieczeniu ciast, wszystkim, co tylko możliwe, w kuchni, no wszystko co możliwe. Chętnie są, rwą się do roboty. Oczywiście. Podeszłam do waszego stoiska, ponieważ strasznie mnie to zainteresowało. I proszę powiedzieć, co to jest? Obłoczki. Obłoczki? To jest takie ciasto makaronowe, pieczone na głębokim tłuszczu. W różnych polewach. Przedtem mieliśmy z miodem, teraz mamy z bardziej białą polewę. Jak komu smak trafić? Grochóweczkę, świeżonkę, gołąbeczki. O 4 rano dzisiaj. Tortelinki, wędlinki własnej roboty. Chlebek, lemoniada. To sprawia, że u was jest tak wyjątkowo kolorowo. No bardzo mi się podoba. Bardzo nam miło. Bo my takie kolorowe jesteśmy. Będę pytać, co panie przygotowały na święto plonów w Błaszkach? Przepyszne ciasta, karkówkę z grilla, skrzydełka grillowane, sałatka ziemniaczana, bigos, kiełbaska z grilla, wszystko najlepsze jest u nas. Panie robiłyście tutaj, kulinaria przygotowywałyście, a ta piękna aranżacja tutaj? Tą piękną dekorację też przygotowała nasza pani, która uczestniczy z nami we wszystkich wyjazdach. Tutaj gdzieś sprzedaje nasze wyroby. To jest wszystko wytwór naszej wyobraźni dzisiaj. Pięknie wyglądaliście, wspaniale hałasowaliście. No kultywujemy to powiedzmy od 15 ponad lat. No taka zwariowana grupa. Uświetniamy zawsze nasze dożynki, powiedzmy spotkania strażackie, no i troszeczkę dzieciakom się pokazać. No wspólnie powiedzmy staramy się uświetnić tę imprezę. W uroczystościach dożynkowych w Błaszkach wzięli udział licznie mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz zaproszeni goście. Wszyscy podkreślali znaczenie dożynek jako istotnego elementu polskiej tradycji, którą należy pielęgnować, która buduje i utrwala tożsamość narodową. Dożynki zawsze były tak zwaną formą świętowania za to, co rolnik zebrał na polu, za to, jak mógł to przetworzyć. I ten chleb to jest naprawdę piękne rękodzieło, tak bym powiedział, tego, że najpierw to nasiono trzeba zasiać, pielęgnować, zebrać, przetworzyć i upiec tego chleb. Bardzo długi cykl, praktycznie roczny i tak naprawdę rolnika praca to nie jest comiesięczne
pobory, tak jak chodzimy do pracy. To jest płaca za cały rok jego ciężkiej pracy i dlatego takie święta jak dzisiaj tutaj w Błaszkach czy w innych rejonach powiatu sieradzkiego z jednej strony są piękne, bo to jest podziękowanie właśnie tym rolnikom za ten ich trud. Przede wszystkim wielki szacunek, głęboki ukłon i podziękowanie za trud całoroczny na pracę na roli rolników. Polskich rolników, tutaj dzisiaj symbolicznie w Błaszkach, ale dla wszystkich rolników w całej Polsce dziękuję za to wszystko, co robicie, żeby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo żywnościowe nam, Polakom, ale nie tylko, bo również naszym przyjaciołom Ukraińcom. Taka uroczystość jak dzisiaj, to ważna uroczystość, bo faktycznie można podziękować, można życzyć jak najlepiej, ale też podtrzymywać, kultywować tradycje. No właśnie, to jest to clue, które w Polsce jest dostrzegalne na tle całej Europy, że my potrafimy docenić wielkie to dziedzictwo, które nam zostawili nasi przodkowie. Ta polska tożsamość tutaj, odnalezieniu się właśnie w tych jesiennych dniach, gdy z pól znikają ostatnie kłosy zbóż, żeby podziękować Stwórcy za te zebrane prony, ale również i rolnikom. To bardzo ważne, że to podtrzymujemy od wielu, wielu lat w Polsce. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria, w której każdy mógł wziąć udział i wygrać bardzo cenne nagrody. Nagrody ufundowane były przez sponsorów, a wylosować można było m.in. sprzęt RTV i AGD. Jak ocenia Pani organizację dzisiejszego wydarzenia? Wydaje mi się, że chyba dobrze. Dużo ludzi, wszyscy zadowoleni, piękne stoiska, dużo atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Chyba bardzo dobrze się udały dożynki tegoroczne. O, jeszcze się nie skończyły, bo jeszcze jest wieczór i będziemy się bawić koncertowo. Zobaczymy, co będzie. Mam nadzieję, że nie spadnie deszcz. Święto plonów trwało do późnych godzin wieczornych. Bawiono się przy muzyce ludowej. Przy występach młodzieży z Centrum Kultury w Błaszkach, a zwieńczeniem dożynek był koncert Darii i Andrzeja Piasecznego. I dwa, i dwa.
trzy i wcale nie jest zimno mi. Z góry pluć, gumę rzuć, tu wszystko wypada. Co mi, Panie, dasz w ten niepewny czas? Zagranam, może już. Przecież od lat można powiedzieć.